Trzynasta runda szachowej Bundesligi mogła być bardzo istotna dla mojej drużyny, bo od pewnego czasu nasza sytuacja w tabeli systematycznie się pogarsza, jesteśmy coraz bliżej strefy spadkowej i znając już fakty, które miały miejsce w tej 13. rundzie, można powiedzieć, że robiło się dla nas jeszcze goręcej, biorąc pod uwagę wyniki innych spotkań. Także nasze starcie z drużyną z Daisi było ekstrem. Ekstremalnie ważne. No i nasze szanse na ewentualne zdobycze punktowe nie były zbyt duże, bo Daisy's to drużyna bardzo silna, drużyna takie baden-baden B. Taka jest właściwie historia tej drużyny, bo baden-baden było w Bundeslidze od wielu, wielu lat. Nagle lokalni działacze z tamtego regionu stwierdzili, że Zrobił sobie drugą drużynę, bo w sumie pieniędzy im nie brakuje. No i zrobili. I ta drużyna z Dajzisa w tym momencie jest, można powiedzieć, taką drużyną najbardziej. Niemiecką, taką, której najchętniej by się kibicowało, bo tam faktycznie Niemców nie brakuje, jest ich nawet bardzo dużo. Są to różni gracze. Na pierwszych dwóch szachownicach są zawodnicy z kadry narodowej, młodzi, prosperujący, zawodnicy, którzy, którzy tutaj się rozwijają, a na dalszych szachownicach nie brakuje. Zawodników już raczej w wieku emerytalnym można powiedzieć zawodników, którzy pojawiają się tylko na Bundeslidze. Natomiast no, tak jak mówię, jest to drużyna silna, jest to drużyna bardzo niemiecka, jest to drużyna, która ma swoje atuty, no i która była wyraźnym faworytem tego spotkania. A my, no mając nóż na gardle, liczyliśmy na jakieś cudowne ugranie, choćby punktu meczowego, który mógłby no, pomóc nam w utrzymaniu się w lidze. Mi przydzielił czarny kolor w starciu z Dmitrym Kolarsem. Kolars to gracz, z którym już grałem kilka partii, najwięcej na polskiej ekstralidze, bo akurat tak wypada, że co roku trafiamy na siebie od momentu, kiedy drużyna Gwiazd Bydgoszcz gra w polskiej ekstralidze. Kolars w każdym sezonie się pojawia i w każdym sezonie walczy ze mną. Z raczej słabym szczęściem, bo akurat idzie mi dość dobrze w tych pojedynkach, ale nie zapominajmy, że jedyną partię do tej pory na ziemi niemieckiej, którą rywalizowaliśmy, którą graliśmy, przegrałem w ramach turnieju Deutsche Grand Prix, to się chyba nazywało. Grałem w, w Dartmundzie z Kolarsem Białym i przegrałem bez historii. Natomiast tutaj kolor czarny i no... Gdzieś z tyłu głowy było to, że, że jest to mecz ważny, że jest to mecz, w którym no, ja jako jedyny mam przewagę rankingową e, nad swoim przeciwnikiem, no ale czarne. Więc z jednej strony chciałem, e, żeby partia poszła w kierunku jakichś komplikacji, no ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że to nie jest taki zawodnik, z którym mogę zrobić cokolwiek i się cieszyć, że e, pozycja płonie, bo e, potem można zamiast bohatera e, pełnić rolę no, gamonia, który e, uwierzył w swoją gwiazdę i pogrążył drużynę. No i zobaczmy do czego debiut nas doprowadził. Dimitri zagrał E4. No to jest gracz, który głównie gra E4. Zdarzają mu się partie po E4 czy skoczek F3, ale głównie w internecie na żywo gra głównie E4. No i w naszych dwóch poprzednich pojedynkach na Ziemi polskiej w Ekstralizy grałem E5, a tutaj pomyślałem, że zagram E6. Miałem wrażenie, że jeżeli zagram E5, to może nawet powstać na szachownicy wariant czterech skoczków, w którym Kolarz mógłby marzyć o małym plusiku, natomiast ja o wygranej raczej bym nie marzył, dlatego stwierdziłem, że pójdę troszkę ambitniej, zobaczymy co on zrobi na francuską. Nie spodziewałem się, że pobije, no bo to byłoby już przegięciem. Natomiast czy zagra skoczek C3, czy, czy skoczek D2, czy E5... Nie miałem pojęcia, wszystkie te ruchy w swojej karierze wybierał. I tutaj była zagadka, co zrobi. Zagrał skoczek C3, ja mówię, aha, no to może przyjmie zaproszenie do tanga, bo ja z B4, wariant Winawera. No i oczywiście jak zagrałby E5, to tutaj można się naprawdę pobawić. Po c jest oczywiście mnóstwo ostrych wariantów, wariantów nietypowych, wariantów, które dają szansę na tak przegranie, jak i wygranie. Natomiast no, można naprawdę wziąć przeciwnika do tańca, porwać w wir wydarzeń i różnie się to może potoczyć. Natomiast mój przeciwnik zagrał wariant ze skoczek E2. Co ciekawe, ja bardzo często w takiej sytuacji mówię, że biały grają skoczek G2, co jest no, tak naprawdę formalnie błędem. Bo, bo tylko skoczek z G może pójść na E2, więc po prostu mówimy skoczek E2. Skoczek z C na E2 nie może pójść. I zawsze mnie to tak często w zapisie pisze skoczek G e 2 natomiast jest to no, niepotrzebne, bo. Bo tylko skoczek z G może tam pójść. No ale tyle tytułem takiej ciekawostki zapisowej. W tym momencie po tym ruchu czarne mają wybór. Mogą oczywiście przyjąć ofiarę piona. Jest to ofiara, która tutaj tylko na chwilę ma miejsce. Białe tego pionka zawsze odbijają. Można. Jest to rzadko spotykane zagrać skoczek F6 i właściwie niewiele więcej. Bo jeżeli białe zdołają zagrać A3 i pobić skoczkiem na C3, no to stoją bardzo dobrze, dlatego bijemy A3. No i tu jest pytanie, tu jest pytanie. Ja troszeczkę się na to przygotowałem i w sumie nie wiem czy mój wybór był dobry czy nie, bo najbardziej pryncypialne jest goniec C3, skoczek C3, skoczek C6, atakujemy pionka, jeżeli białe hmm, grają goniec B5, to z tego co pamiętam tutaj można próbować bronić tego pionka ruchem F5 i powstają tutaj pozycje ostatnio jakaś taka widziałem teorię, że coś takiego tutaj jest grane białe potem próbują jakieś F3 grać i pozycje są niejasne, natomiast to jest jedna rzecz drugą białe mogą spróbować D5 i po biciu chyba Hetman D5 i tutaj powstają pozycje, które są bliskie równości, nie wiem, tego typu na przykład nie, nie, nie pamiętam jaka tu jest dokładnie teoria, natomiast mi się to jakoś średnio podobało Zwłaszcza, że się już tak grał i stwierdziłem, że zagram goniec e7. No, bicie, na c3, bicie na c3 ma ten minus, że oddajemy parę gońców. Odejście na e7 ma ten minus, że no, stoimy troszeczkę niżej. Natomiast oczywiście w tym momencie po biciu na e4 od razu w naszej głowie pojawia się myśl porównywania tej sytuacji na szachownicy z wariantem Rubinsteina, czyli z biciem na e4 i skoczek b na e4, bo będziemy mieli bardzo podobny układ. Ta sama struktura, gdyby białe czarne tutaj zagrały goniec e7, skoczek e2, no to mamy tą samą pozycję, co w tamtej, co w partii, tylko, że z pionkiem na a3. Więc ta pozycja, no jakby niewiele się tutaj różni. Ja zagrałem skoczek d7 i ten ruch zaskoczył przeciwnika, on znał tylko ruch skoczek f6 tutaj. Czy skoczek d7 jest lepszy? Ciężko powiedzieć, natomiast ma to na celu ewentualne bicie skoczkiem na f6 i takie bardziej harmonijne wyprowadzenie figur z jednej strony, no ale z drugiej strony daje białym taką pokusę do ustawienia gońca na G2. Oczywiście tutaj są inne ruchy. Komputery nawet sugerują ideę typu G4, ale to jest dość ryzykowne. Natomiast G3 jest wyjątkowo naturalne. No i kolar z pokrótkim namyśle tak zagrał. Jaskoczek F6, on pobił, jaskoczek F6 i on goniec na G2. I mamy tutaj sytuację, która jest i typowa, i troszkę nietypowa, bo bardzo często w Rubinsteinie, w wariantach Rubinsteina ten goniec tu staje, tylko przy skoczku na F3. Co ma swoje plusy i minusy, to znaczy, teraz widzimy, że no już ten goniec naciska na B7 i to jest dość dotkliwe. Natomiast minus jest taki, że skoczek na polu E2 no nie jest aż tak dobry, bo na przykład nie jest w stanie kontrolować pola E5, które kontrolowałby z pola F3 także. Ruchy typu B6, jak dojdziemy do tego B6, osłabiamy pole C6, ale tak długo jak skoczek się tam nie może dostać, nie musi to być wielkim dramatem. Co jeszcze można powiedzieć o tych strukturach? No to, że one bywają nieprzyjemne. To znaczy, na przykład w jakimś momencie zagramy C5, nawet teraz jest to ciekawy ruch, to różne końcówki, które tutaj prędzej czy później mogą powstać, nie wiem, roszada, roszada, bicie, na przykład coś takiego. Co wygląda bardzo obiecująco dla czarnych na pierwszy rzut oka może okazać się wręcz katastrofalne, bo bardzo ciężko będzie tutaj rozwiązać problem pionka B7, na przykład B4 goniec gdzieś musi odejść, nawet tutaj C4 to już jest pozycja nie tylko do jednej bramki, ale być może niemal nie do uratowania, bo grabiałych będzie bardzo prosta. Jakiś goniec B2 i przesuwamy te pionki dalej, wyrabiamy wolnego piona i ciśniemy. No i tutaj bardzo ciężko się rozwinąć z tego. Dlatego tutaj trzeba grać rozważnie. Inna sprawa, że są tu kuszące opcje, na przykład kuszącą opcją może być E5. Ja tego nie miałem przeanalizowanego, no bo powiedzmy na bicie Hetman D8, bicie skoczek G4, no to rozwiązaliśmy chyba wszystkie problemy, które tu mieliśmy. Ale po E5 bić nie trzeba, po E5 białe mogą zrobić roszadę, już teraz grozi bicie, bicie skoczek D4. Roszada, powiedzmy goniec na F4 i znowu, nie wygląda to na równą pozycję wydaje się, że białe no, szybsze są, mają wyprowadzone trzy figury, ten goniec tutaj naciska ruch C6 taki intuicyjny, żeby wszystko połatać, spoko ale nadal brakuje nam trochę czasu jakieś Hetman D2, zaraz wieża D1, wieża E1, no można się tu przejechać, może tego czasu zabraknąć także te ruchy takie wyswabadzające w takich sytuacjach, jeżeli działają są super, ale trzeba być tego pewien, że wszystko jest pod kontrolą, bo można wpaść naprawdę jak śliwka w kompot. Ja zagrałem. Prawie od ręki wieża B8, i to był taki trochę blef, bo ja tak naprawdę nie miałem tego przeanalizowane, ale pokazałem, że jednak mam, i to przeciwnika troszkę mogło przestraszyć. Gorzej, że ten koncept nie jest chyba genialny, bo ja chyba popatrzyłem, tutaj nie jestem pewien, że najpierw gram Roszadę i dopiero na Roszadę gram wieża B8. Niekoniecznie to coś zmienia, no ale. Em... Ale no nie wiem, właśnie czy to moje wieża B8 było takie genialne. No bo o co chodzi? Schodzę wieżą z tej przekątnej. Jeżeli białe robią roszadę, ja gram B5 od razu i wydaje mi się, że jestem. Właściwie już w bezpiecznej strefie. Chcę na B7 wymienić tego gońca. No i nie widzę, co białe miałyby tutaj robić. Ważne, że ten pionek też walczy o pole C4. Więc tutaj nie ma jak rozwijać specjalnie inicjatywy. A4 to B4. I za chwilę wymieniam gońca. Jak gońce się wymienią w takiej pozycji, powiedzmy, nie wiem, białe są nieostrożne i grają, nie wiem, H3. Bez znaczenia, goniec B7, goniec B7, wieża B7 i tutaj oczywiście misklik wieża B7, to te pozycje mogą być dla białych bardzo nieprzyjemne bo i ten pionek może być jakimś obiektem do ataku i tutaj jest mnóstwo słabych pól po białych polach to trzeba naprawdę uważać, dlatego nie jest niespodzianką, że białe zagrały tutaj c4, żeby nie dopuścić do ruchu b5. Swoją drogą mignęło mi, że mogę zagrać b5, bicie wieża, bije b5 i teraz goniec c6, jeżeli goniec c6, bicie, bicie. No i taka pozycja, nie muszę wam dodawać, że byłoby to dla mnie zafrapujące taką pozycję rozgrywać. Ona nie musi być równa, ale myślę, że taka z praktycznego punktu widzenia bardzo ciekawa typu nie wiem, Roszada, jakiś skoczek d5, h5, h4 może być ciekawie. T -t Ta przekątna jest mocno osłabiona. Mogłoby tutaj być naprawdę fajnie, tylko że mm, zniechęcające jest to, że w szachach bić nie trzeba i białe chyba mogą po prostu zagrać hetman a4 atakując wieżę. I jak gonie z D7, to pobić pionka, zdobyć pionka, i teraz pionek A w połączeniu z gońcem z pola G2 mogą być zabójczą parą. Więc, ostatecznie, zrobiłem roszadę. Warto też zauważyć, że B6 mogłoby być ryzykowne, bo Hetman A4 goni z D7. Hetman A7 może działać. Ten Hetman raczej nie zostanie stracony. Powiedzmy, jakieś C6, żeby tutaj zagrać, to nawet można wrócić. A inaczej, jeżeli roszada, no to ten Hetman no, nie stoi tutaj jakoś świetnie, ale wygrać go też chyba się nie da. Więc no, ja byłbym raczej przerażony, idąc na taką pozycję. No, białe też nie muszą tego pionka bić, nie wykluczone, że mogą nawet go nie C6 spróbować, ale akurat w tym momencie ta wymiana gdy mamy hetman d7 to dla czarnych powinna być dobra więc no jest pytanie, pytanie jest czy ruch b6 tutaj działa, czy tego pionka można ofiarować, ja specjalnie tego nie rozpatrywałem ale to nie musi wielkiej różnicy powodować, ja zagrałem roszadę znowu myślę o ruchu b5 tutaj, białe odpowiedziały ruchem skoczek c3, żeby tego ruchu b5 nie dać i teraz zagrałem a6, może trzeba było próbować b6 i na roszadę zagrać ruch goniec b7 i w tym momencie Momencie próbować taką pozycję grać, że jak Hetman F3. Ja się tego troszkę obawiałem, no bo Hetman C8 to właśnie są takie pozycje, że Hetman skakuje na C6. Troszkę trudno tu się rozwiązać. Zaraz goniec F4, jakiś skoczek B5, stoję trochę niżej pionek na polu C7, no jest w tarapatach. Także tutaj po tym skoczek C3 miałem mieszane uczucia, ale kto wie, czy na przykład w tej linii nie mogę pokusić się o ruch C6 i jeżeli bicie. Wieża C7 i teraz Hetman jest atakowany. Wisi pionek, więc nie można odejść Hetmanem gdziekolwiek. A jak Hetman tutaj to bije pionka. Jak Hetman tutaj, to chyba też biję pionka, bo na to mam po prostu wieża, bije C4. Albo nawet Hetman C4 też jest ruchem w porządku. Więc być może tak trzeba by było zagrać. B6 tutaj, tutaj, tutaj i C6. Bardzo ważny ruch, żeby nie puścić białych pól. Za chwilkę obronimy tego pionka i wszystko powinno być w miarę pod kontrolą. Ja zagrałem jednak A6, bo wydawało mi się, że groźba ruchu B5 jest no, strategicznie uzasadniona i taka dla przeciwnika mocno nieprzyjemna. Przyjemna, było dalej roszada, ja zagrałem posunięcie B5, walczę o te białe pola. Teraz po jakimś tam biciu, no to oczywiście przy pionku na D4 ja mam tutaj fenomenalną pozycję, może nie dużo lepszą, ale pion izolowany, duża słabość, dlatego białe odpowiedziały C5, ruch bardzo rozsądny, no i z jednej strony oczywiście pionek na polu D4 jest teraz pionkiem od, odstałym, ale ja mam duże problemy, bo ograniczony jest goniec z pola E7, a biały mają prosty plan b4 może potem goniec f4 może a4 otworzyć linię a i cisnąć, cisnąć, cisnąć ja zagrałem goniec b7 i mogło to być takie troszeczkę nie za dobre może trzeba było tutaj zagrać b4 bicie, bicie i ta pozycja mogłaby być pozycją ciekawą, ta pozycja mogłaby dawać mi pewne szanse ale no, obawiałem się, że to jest przedwczesne, zagrałem goniec b7 i tutaj troszkę amatorszczyzno się wkradła, bo ja zlekceważyłem kompletnie ruch C6. Ja myślałem, że przeciwnik po prostu, nie wiem, pobije, pobije. Ja zagram sobie po Hetman F3, skoczek D5. No i ta pozycja nie powinna w ogóle żadnych problemów mi tutaj dostarczać. Goniec F6, wszystko się broni. Okej, okay, stoję troszkę niżej, ale myślę, że to jest absolutnie bezpieczne. Natomiast przeciwnik zagrał C6 i troszkę mnie tutaj zdziwił, bo teraz, jeżeli zagram Goniec A8, które planowałem, biały grają ruch D5 i robi się bardzo niedobrze. Goniec jest poza grał, pionka na C6 nie mam za bardzo jak wygrać, bo będzie bicie, bicie, skoczek D5, Hetman bije D5, no i to już jest właściwie o krok od katastrofy. Na C7 jest słaby, goniec na A8 jest słaby, jeszcze brakuje zaraz B4, wszystkie moje figury tutaj będą pozamykane, no bardzo nieprzyjemna pozycja, zresztą nie trzeba być nawet hetmanem, można rozpatrzeć bicie gońcem, można zaraz zagrać hetman F3, być może przy większej ilości figur jest to jeszcze bardziej dotkliwe. Po C6 ja zagrałem w związku z tym goniec C8, no ale tu już gołym okiem widać, że jestem w sporych tarapatach, mogę zostać stłamszony, mam mało przestrzeni i właściwie no jest to na krawędzi takiej pozycyjnej katastrofy. Teraz najbardziej takie krytyczne było posunięcie b4, żeby zabrać mi możliwość b4 i szukania jakiejś takiej aktywności. Wtedy trzeba policzyć i zrozumieć, co się dzieje po skoczek d5, bo ja, no jedyną moją szansą jest wygranie pionka na c6. No i tutaj prawdopodobnie prędzej czy później dochodzi do sytuacji, w której białe biją na d5, czy od razu, czy potem. Na przykład tak, wieża b6, bicie, bicie. I trzeba no, zagłębić się, zrozumieć kto tu stoi lepiej. Bo ja tego pionka raczej nie wygram, ale wymuszam u przeciwnika obronę go, więc to wiąże troszkę ręce. To jest pewnie plus dla białych, to jest pozycja, którą troszkę z kolarzem analizowaliśmy. Ale no, on nie był pewien, czy to jest tak bardzo dużo. I zrezygnował z ruchu B4, zagrał goniec F4 co jest raczej błędem, bo ja teraz no, wykorzystuję szansę na złapanie aktywności B4, bicie wieża B4, no i życie już jest troszkę fajniejsze, bo przynajmniej wyprowadziłem wieżę, wieżę, która tutaj nie miała specjalnie perspektyw wejścia na linię D z uwagi na gońca i co ważne, teraz mam w różnych momentach takie też komfortowe ustawienie wieży na B6, gdzie ona i broni pionka A6, i broni i atakuje pionka C6, i atakuje pionka na linii B, czyli ma naprawdę fajną, fajną placówkę, z której bardzo wiele rzeczy robi. No a teraz jeszcze mamy taki bonus, mianowicie wieża atakuje pionka na polu D4. Białe zagrały teraz Hetman C2, co mi się wydawało niedokładnością. Ja uważałem, że jedynym ruchem, który daje szansę na przewagę dla białych, to ruch Hetman E2. Różnica jest taka, że nie ma teraz ruchu Skoczek D5, bo jest piękna taktyka. Goniec bije na D5, e d 5 i Goniec C7, dwa wykrzykniki. Hetman C7, Skoczek D5 z atakiem na Hetmana, i jak Hetman odchodzi, Skoczek E7 i białe mają dwa pionki przewagi, wygrywają tutaj, więc nie mogę zagrać posunięcia, skoczek d5. Muszę tak naprawdę pobić. I teraz bardzo silny jest goniec e5, wieża d2, hetman c4. Przynajmniej tak mi się wydawało przy partii i w analizie z Kolarsem. I teraz kluczem do zrozumienia tego, co tu się dzieje, tak nam się wydawało, jest goniec d6, Goniec F6, Hetman F6, skoczek E4, Hetman bije B2. No i ocena tej pozycji jest tutaj nieoczywista, czy to od razu, czy za chwilę białe biją. No i mamy taką pozycję, która no jest o krok dla czarnych od szczęścia, ale zarazem do to, to szczęście nie musi przyjść, bo na przykład wieża B1, wieża B8 i od razu jest tutaj ciśnienie. Partię można szybko przegrać, na przykład E5, tak, goniec A6 i goniec F7, no i już się robi gorąco, nie można zbić. Chociaż aha, tutaj jest goniec F8, to tutaj się bronimy. Więc no, może to działa, może nie działa. Ciężko powiedzieć, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Po tym ruchu Hetman E2, jest takim połączeniem taktycznym i strategicznym, bo nie, nie ma ruchu skoczek D5, a potem białe próbują wykorzystać fakt tej otwartej linii i ja nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj jeszcze było coś lepszego. Po ruchu gonien z D6, może nawet gonie z D4, może coś. No z D4 pewnie nie. Ale kto wie, czy nawet jakieś tego typu ruchy i granie takiej pozycji nawet bez dwóch pionków dla białych tutaj nie byłoby dobre, chociaż to raczej ciężko uwierzyć. Czarne są dość solidne. Natomiast kolor zagrał Hetman C2, ruch bardzo miękki. Ja teraz skoczek D5, co chyba. Tak mi się wydaje, rozwiązuje wszystkie problemy. Białe raczej muszą pobić ED5. No i teraz nie tylko wisi pionek, ale również grozi wieża C4 ze zdobyciem pionka. Mój przeciwnik teraz lekko spanikował, grając ruch Hetman na D2. Mógł zagrać oczywiście wieżą na pole C1 to było absolutnie ok. A nie, to nie było absolutnie ok, bo mogę pobić pionka prawdopodobnie. Więc on tu coś innego mógł zagrać. Natomiast zagrał Hetman D2, ja zagrałem wieża B6. A teraz mógł zagrać wieżą na, na pole C1, bo on się wrócił na C2. Taka niby cicha propozycja Remisu, nie wiem czy po wieża B4 wróciłby na D2. Ja natomiast tutaj jeszcze tak chciałem, długo nie chciałem sprawdzać, ale chciałem zobaczyć, jakie kolejne dwa ruchy zrobi. Zagrałem goniec E6, broniąc pionka i teraz gdzieś tam po cichu może myśląc o takim tutaj ataku natomiast on zagrał po prostu wieża FC1 wzmagając obronę pionka C6 i ja teraz nie byłem pewien, bo tutaj mam sporo opcji mogę zagrać goniec B4 z ideą A5 mogę zagrać goniec D6 mogę zagrać goniec G5 wydawało mi się, że goniec G5 no forsujące wymianę tych gońców jest najdokładniejsze, bo to najlepsza figura białych naciska na pole na pole C7 natomiast jeżeli zagram goniec jeżeli tutaj zagram goniec d6, to po ruchu goniec d2 białe mogą próbować unikać tej wymiany i postawić gońca na a5 na przykład więc goniec g5 wydawało mi się najczystsze no i sądziłem, że w tej pozycji jest ok, bo na przykład na bicie bicie białe mogą zagrać goniec na f1, atakując pionka, ja mogę hetman na f6 powiedzmy tak i goniec C8, i wszystko się broni, więc wydawało mi się, że ta pozycja jest ok. W innych meczach, w innych, na innych szachownicach wyglądało to spoko. Zaproponowałem więc remis, i ten remis został przyjęty. Także można z jednej strony powiedzieć, że ta partia troszkę bez historii, bo 21 ruchów i remis, a z drugiej strony, no ja tak przy szachownicy miałem wrażenie, że naprawdę uciekłem przeciwnikowi spod noża, bo tutaj można było wpaść w ogromne problemy natury strategicznej. Na całe szczęście udało się zagrać ruch b5b4, złapać aktywność i rozwiązać niemal wszystkie problemy. Ten remis okazał się dość istotny, chociaż no bohaterowie byli inni. Ten mecz z Różną z Dizisał, no sensacyjnie wygraliśmy, czym bardzo przybliżyliśmy się do pozostania w Bundeslidze, co mnie oczywiście niezmiernie cieszy. Zanim skończę zapraszam oczywiście wszystkich do wspierania kanału na platformie Patronite, zapraszam do podnoszenia łapek w górę, zapraszam do komentowania, bo te komentarze zawsze czytam i są niezmiernie ciekawe, a kto jeszcze tego nie zrobił proszę o zasubskrybowanie kanału. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.